Po raz kolejny studenci pokazali klasę i fantazję. Akustyka podziemnych sal koncertowych, badania nad opracowaniem jak najgłośniejszej gitary akustycznej, analizy naczyń do podsłuchiwania przez ściany. Te i inne prace mogli wymyślić tylko studenci Koła Naukowego Akustyki Architektonicznej AGH. 8 grudnia 2016 roku odbyła się kolejna konferencja kół naukowych. Już w zeszłym roku zapraszałem na to wydarzenie i ciągle uważam je za bardzo niedoceniane. W tym roku obrady z akustyki odbywały się równolegle w trzech salach. Tematy ze wszystkich znajdziecie w linku w opisie filmu. Niestety nie opanowałem jeszcze bit czy trilokacji, a moje klony jakoś nie bardzo funkcjonują, dlatego brałem udział tylko w jednej sesji. Autorzy większości prezentacji z obejrzanej przeze mnie sesji zgodzili się na publikację ich wystąpień na tym kanale. Ich wykaz jest także w opisie filmu. Materiały będą publikowane sukcesywnie, dlatego zapraszam do subskrypcji kanału, aby niczego nie przegapić, a mnie da to satysfakcję, że ktoś docenia moją pracę. Nie obrażę się także, jak udostępnicie materiały swoim znajomym. Czyje prace w sesji Koła Naukowego Akustyki Architektonicznej były najlepsze? Zapraszamy panią Monikę Sobolewską z referatem analiza możliwości zwiększenia mocy akustycznej klasycznej gitary elektrycznej z wykorzystaniem modelowania numerycznego. Prezentacje były przedstawione w przystępny, czasem zabawny sposób. Niekiedy widać jeszcze pewne niedociągnięcia, ale litości. Jeszcze się wyrobią. Konferencja kół to nie tylko akustyka. W tym roku zgłoszono w sumie 296 referatów w 21 sekcjach, z czego 36, czyli 12% było z akustyki. Wszyscy zainteresowani znaleźliby w tych sekcjach coś dla siebie. Także tym razem zachęcam do śledzenia tych studenckich konferencji i obejrzenia wystąpień z tego i poprzedniego roku na tym kanale YouTube. Linki w opisie filmu i kartach w górnym prawym rogu wideo. Dziękuję za wizytę i do usłyszenia. Pozdrawiam, Marcin Zastawnik.